Łajza to spektakl w przygotowaniu. Spektakl, który będzie można już w styczniu zobaczyć w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Dzisiaj z nami Artur Rzymełka, choreograf i reżyser spektaklu oraz Piotr Czypis-Pachulski, członek zespołu Normalsi. Jest jakaś taka dziwna nazwa, na co wymyśliliście na ten spektakl, miscenium. Ja sprawdzałam w słowniku języka polskiego, nie ma takiego słowa. Co to jest? No zgadza się, przygotowaliśmy takie widowisko, które ma w sobie zawierać formy średniowiecznego misterium, pokazanego współcześnie na współczesnej scenie. A więc chodzi o narodziny, życie i śmierć głównego bohatera. Więc jest to taki przekrój przez jego życie. Cały spektakl bazuje nie tylko na piosenkach, na utworach zespołu Normalsi, ale też na utworach Jana Sebastiana Bacha. Co to za pomysł, po co wam ten Bach? No, teksty zespołu Normalsi są bardzo głęboko osadzone w rzeczywistości, w teraźniejszości miejskiej. Są mocne, czasami brutalne, a spektakl jest też o poszukiwaniu duchowej drogi, o rozwoju człowieka, więc potrzebna była ten kontrast właśnie. Kontrast jest w postaci muzyki i odpowiedniego ruchu do tego. No właśnie, to jest połączenie muzyki, ruchu, tańca. Normalnie... I słowa też, ponieważ słowo gra istotną rolę w tym spektaklu. Faktycznie ono nie jest, ono nie opowiada dosłownie tego, co się dzieje na scenie, ale ono buduje taką rzeczywistość drugiego planu. To nie jest balet, to nie jest orkiestra, która została wychowana w pewnym rygorze, to jest zespół rockowy, to są... To... No i dlatego my jesteśmy tutaj kontrastem dla tej wyższej sztuki. Wiesz, na bazie jakby naszej twórczości, która już trwa jakoś 12 lat, można powiedzieć, Artur zauważył jakby jedną postać w tekstach i jakby na bazie tego... Co to za postać? No widzisz, nie za dużo mogę powiedzieć, bo dla mnie to jest tak, że w każdym tekście jest inna osoba, tak, inna postać. Ja pisząc tekst, piszę jakby okiem osoby, która jakby jest wewnątrz. A Artur zauważył tutaj to, że zespolił jakby w jedną postać całą naszą twórczość. I to jest bardzo miłe. A kto wybrał te utwory? Czy ten wybór był jakoś dokonywany wspólnie? Nie, to był mój pomysł, tak. Znaczy ja chciałem zrobić widowisko spójne dramaturgicznie, więc szukając, no i poszukałem tej postaci głównej w całej twórczości Normalsów i jest to właśnie ta Łajza, tytułowa Łajza. Ona ma różne oblicza, różne wymiary, również społeczne, to trzeba będzie poszukać dla każdego. Zdradzisz jeszcze jakieś tytuły, które wybrałeś oprócz tytułowej Łajzy? Tak. Soliloquium, Patologia, Wojna, Moja Wojna. Kot. Śmierć jak kot, Na ulicy Wschodniej. A jak w ogóle pracowało się z rockowym zespołem, który prawdopodobnie wprowadził tam pewien chaos? No, przepraszam, bo może nie wprowadzaliście, ale prawdopodobnie wprowadzaliście. Tak. Może za bardzo będziemy wchodzić teraz w kulisy, bo próby trwają i tak naprawdę jesteśmy na początku spotkania naszego. Teatr pracuje swoją jakby ścieżką, my swoją i dopiero do takiego wspólnego tutaj starcia dojdzie za chwileczkę. Nie? Za dużo nie ma co tym gadać. To jest tak, że oczywiście utwory są wybrane, potem są analizowane pod względem formalnym, ustalane. Ale kłóciliście się przynajmniej odrobinę? Czy ty mówiłeś, ciągle się kłócimy, zaraz przecież pomożemy tego utworu. Dobrze. Trochę się kłóciliście. No. Każdy chce na swoje. Dobrze. Już jest dobrze. No, jest dobrze. Przed programem powiedzieliście mi, że próby trwają już 5 miesiąc? Znaczy od momentu powstania pomysłu na scenariusz, tak, pomysł powstał w czerwcu, więc mamy listopad, tak, plus minus. Premiera? Trochę tak. Premiera 11 stycznia. 11-12 stycznia. A jakiego 2016. Efektu się spodziewacie? Czy to będzie jakiś skandal, czy to będzie przyjęte bardzo tak? No, nie będzie życzliwie. Przyjęte życzliwie, mam nadzieję, tak, bo to zrobione dla publiczności jednak pod tym względem, że mamy wielkie pragnienie, aby zauważono wartości przede wszystkim muzyczne, ale też taneczne. No, taneczne i muzyczne, zależy mi na tańcu. Skandalu nie programujemy, okay. Chociaż spodziewamy się
tłumów i trochę niekontrolowanego zachowania widzów, którzy poddani emocjom i presji sceny, tej dynamice światła, ruchu, dźwięku, wszystkiego, co jest możliwe, mogą starać się ekspresyjnie wyrażać swoje zadowolenie bądź niezadowolenie. Jak technicznie to rozwiązaliście? Jedna scena i zespół rockowy i tancerze. Dużo ochrony między naszą sceną a ich sceną. Ochroniarze zostali wprowadzeni, tak? Trochę jest ich więcej, no bo to jest balet 40-osobowy, zdaje się. Jest jakaś ekipa, to ty więcej wiesz, nie, hip-hopowa. To nie. Nie? Nie. To znowu mnie oszukałeś. Dzięki za wizytę. A teraz posłuchajmy wspólnie tytułowej Wise. Żeby w ciszy głuchej.